Urząd Miejski w Gnieźnie od dziś rozpoczął przyjmowanie wniosków preferencyjnych na zakup węgla. Surowiec ma być składowany obok ciepłowni przy ulicy Spiszowej i stąd właśnie pojedzie on do mieszkańców, być może jeszcze w listopadzie. Przypomnijmy, że węgiel w tej opcji mogą zakupić wyłącznie te osoby, które dostały dodatek węglowy. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków od mieszkańców, którzy zainteresowani są zakupem, preferencyjnym zakupem paliwa stałego, czyli węgla. Wnioski przyjmujemy w dni robocze w godzinach od 8 do 17. Zapraszamy również wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym zakupem w najbliższy piątek, 11 listopada i w sobotę. W te dni można składać wnioski w godzinach od 8 do 14. Bardzo prosimy, aby wszyscy jak najszybciej zgłosili się do nas. Do 22 listopada prosimy, aby przyszły osoby, które są zainteresowane zakupem węgla w tym roku jeszcze. Każdy mieszkaniec może kupić 1,5 tony węgla w tym roku i 1,5 tony w roku przyszłym. Cena węgla to 2000 zł za tonę. Wniosek w razie potrzeby pomogą wypełnić urzędnicy. Węgiel będzie, ale termin rozpoczęcia jego wydawania nie jest znany na ten moment. To jest uzależnione od dostawy, za którą odpowiadają spółki Skarbu Państwa. To wydawanie węgla prawdopodobnie nastąpi na przełomie listopada i grudnia. Wtedy po prostu rzeczywiście ta dostawa zostanie zrealizowana. No nie wiemy jeszcze, jaki to będzie węgiel i kto będzie ostatecznie dostawcą. To zostanie wskazane urzędowi. Miejmy nadzieję, że to będzie węgiel, który będzie spełniał oczekiwania mieszkańców, bo różne są głosy. My mamy takie propozycje także z takiego węgla odsianego, z oferty dla osób fizycznych, oferty miału. No to te oferty, powiedzmy, gdzieś tam oscylują, jeżeli chodzi o wartość opału, na poziomie 21 gigajouli na tonę, więc są to małe wartości opałowe. Mam nadzieję, że ten węgiel, który zostanie dostarczony tutaj, on będzie rzeczywiście charakteryzował się tymi parametrami powyżej 24-25 gigajouli na tonę, tak jak rzeczywiście ludzie do tej pory tego typu węgle, czyli jako groszki czy węgiel gruby, kupowali. No, zobaczymy, przekonamy się. Na to trzeba chwilę poczekać. Natomiast my jesteśmy rzeczywiście przygotowani, mamy wyznaczone miejsce. W tej chwili analizujemy kwestię otwarcia, godzin otwarcia, czy przyjmowania mieszkańców, którzy będą mieli umowy i będą ten węgiel mogli pozyskać z PEC-u, bo PEC będzie tylko wydawał węgiel, sprzedającym będzie miasto, zgodnie z ustawą, która została wprowadzona w tym zakresie. Zakładamy, że będziemy otwarci od godziny 10 do 17, od poniedziałku do soboty, żeby też umożliwić odbiór osobom, które na co dzień pracują. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało. Jeśli po prostu ta konieczność wydania większej ilości węgla będzie powodowała, że ten czas będzie trzeba wydłużyć, będziemy o tym też myśleli. Założenie początkowe jest takie, że każdy będzie musiał zorganizować swój własny transport. My wskażemy firmy, bo rozmawiamy z takimi firmami transportowymi, które na co dzień zajmowały się do tej pory handlem węglem. Taki kontakt też nawiązaliśmy, żeby po prostu osoby mogły rzeczywiście ten węgiel odebrać, zawieźć sobie do miejsca składowania tego węgla. No my nie dysponujemy aż takim taborem transportowym, dysponujemy jednym samochodem, co gdybyśmy chcieli tym jednym samochodem rozwozić ten węgiel, to pewnie zajęłoby nam to rok albo półtora roku, więc mamy nadzieję, że także z nami będą chciały współpracować podmioty, które na co dzień handlują węglem. Szacunki urzędnicze na dziś mówią, że nasze miasto dostanie około 1500 ton węgla. Co ciekawe, ma on być najpierw dostarczony kolejowym transportem do Konina i Ostrowa Wielkopolskiego, a stamtąd dojedzie następnie do Gniezna, ale już drogowym transportem.